właściwie tylko jedną stronę rzeczywistości. Wiem, że Pan Bóg jest tylko człowiekiem i jak każdy z nas popełnia błędy. Mam nadzieję, że za te swoje błędy oficjalnie kiedyś przeprosi. Wiem również, że jest dobrym człowiekiem. Można do Pana przyjść, wyżalić się, wygadać ze swoich problemów i kłopotów. A jeżeli trzeba, pomoże jak umie. Dzięki Panu zdarzyło się wiele dobrego. Mamy piękne szkoły i w wyśmienitych warunkach uczą się nasze dzieci. Mamy prześliczne miasto, a i wioską wokół też niczego nie brakuje. Kłamliwym dla mnie jest to, że pani redaktor pisze, że osoby zatrudnione jako pracownicy interwencji to osoby niezaradne życiowo. To właśnie dzięki pomocy i chęciom pana burmistrza bardzo wielu ludzi ma pieniądze na chleb i opłaty. To właśnie dzięki za wszystko niemu człowiek nie musi iść do opieki społecznej i prosić o zasiłek. Mam nadzieję, że każdy z Państwa zacznie myśleć samodzielnie i nie będzie słuchał potrzeb innych. To jątrzenie, które się teraz odbywa, mam wrażenie, wynika tylko z chęci osiągnięcia osobistych korzyści. To, że ktoś potrafi wytykać tylko błędy i potknięcia, to nie jest wcale walka o dobro wspólne. To według mnie tylko walka o ewentualny elektorat przy następnych wyborach. Jeszcze raz powiem, panie burmistrzu, wiem, że popełnia pan błędy i to pewnie całe mnóstwo. Ale wiem też, że dzięki Panu wydarzyło i wydarza się nadal bardzo wiele dobrego. Proszę mi wierzyć, że takie właśnie zdanie ma bardzo wielu mieszkańców. A taki się jeszcze nie urodził, co by każdemu dogodził. Dziękuję bardzo.